Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja siew. Siew jęczmienia. Certyfikat oczywiście. Oczywiście certyfikat. Mamy tutaj certyfikat. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy przężyto. Jęczmień ozimy return. Kwalifikowany C1. Kiełkowanie 91%, masa 1000 nasion 43,27 g, nasiona zaprawiane Maxim Power, substancja czynna Sedaxan 25 g na litr chyba czy coś, nawóz do nasienny Primus B Professional, kurde. I co? Kto tu przyszedł? Pies przyszedł, dobra. Mam rozpoczęty jeden worek. Rozpoczęty jeden worek, tak on się prezentuje. No zobaczymy. Cały już zestaw jest spięty. Była ma awaria wcześniej. Awaria taka była, że oderwały mi się rurki. Praktycznie wszystkie, bo jeszcze poprawiłem trochę te spawy. I na tym drugim talerzu też się oderwały. I co, rapów jest trochę mniej, bo jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Było chyba 15 albo 16, odjąłem te kilka sztuk. Zrobiłem inny rozstaw, żeby po prostu się to nie zapychało. Wczoraj robiłem właśnie uprawkę Władimircem, no i fajnie to zdało egzamin. Siewnik już jest nasmarowany, no i będziemy robić zaraz próbę kręconą. Jeszcze będę musiał rozsiać nawóz, ale no to tam się rozsieje. I co? A i obciążnik, pokażę wam jeszcze obciążnik. Obciążnik taki do 60, coś takiego, taką wyspawałem konstrukcję. Trzyma się na przednim zaczepie i tutaj jest spiera się po prostu na obciążnikach. To ma ponad chyba 100 kg. Ze szwagrem ledwo to żeśmy to wrzucili. Powinno wystarczyć. No zobaczymy, jeśli braknie, no to się jeszcze coś tam dorzuci. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć? A! I patent taki jest. Widziałem kiedyś na takiej jednej stronce na internetach. Patent zagarniacze ogólnie spoko są, tylko że co piesek ogólnie zagarniacze są spoko, tylko jeden minus jest taki, że przydałby się docisk ich, a wiecie, no można byłoby jakieś obciążniki tutaj dorzucić, no ale to obciążniki dorzucę, no to już to są kilogramy na duza do 60 i po prostu mniej się zasypie skrzynie, nie? No bo jak 1200 może tylko udźwignąć, no tam może podejrzewam, że może troszeczkę więcej, no ale choćby nawet to jednak jest jakiś ciężar, no nie ma co przesadzać. I postanowiłem zrobić to na siłownikach, nie wiem czy to są gazowe, czy są olejowe. Przykręciłem tutaj dwa takie te gałeczki, co się zakłada te siłowniki. No mniej więcej wymierzyłem, że jak siewnik opadnie na dół, no to powinny dociążać. Jest tam jakiś ruch. Dość ciężko to idzie. Zobaczymy. No powinno to zdać egzamin. No, wiadomo, że jak będzie jakiś kamień, to coś tam pracuje, ale ciężko. No. W razie czego są łańcuchy, to się szybko zdejmie. Taki będzie patent. Dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy po prostu, jak to... Co to z tego będzie? Także ja się zabieram za co? Zasypanie skrzyni jęczmieniem. No i zrobię próbę kręconą. Chcę jakoś 110 kg wysiać. Mam na hektar tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, no zabieram się za próbę kręconą. Wezmę sobie jeszcze te rynienki, włożę. Że jak wsypę, to żeby mi po prostu nie poleciało, to przekręcę sobie kołem i ustawimy. Szwagier tam się śmieje. Lecimy.
Sprawdzimy z tym map. Pierwszy worek. Drugi. I cyk. No, bo bym wysypał, kurde. Ilość, o jest, tutaj jest. Czterdzieści, powiedzmy trzy. No, widzicie, na przykład to na hektar jest tyle, tyle, przykładowo 44, no to widzicie, ile trzeba wysiać na hektar. No ja 110, bo mam tyle akurat tego certyfikata, ale on się rozkrzewi. Dobre warunki pogodowe są, że powinno być ok. Ładny, fajny. Fajny jęczmionek. Dobra, to jest normalny wysiew, normalny jęczmień. Jak wezmę B2, to 117 kg wyjdzie, nie wiem, B2, a ja tu mam B1, no to zróbmy to B2 zróbmy. O. Tutaj musiałem patent, żeby podpiąć. Dobra, leci już. Wsypiemy. I co, kręcimy 19 razy kołem. Zaznaczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 18, 19. Ok, coś tam jest. Muszę sobie jakąś rynienkę sobie załatwić. A to będzie nie było? Kurde. Nie, to jest dobre. Samowar czy coś. Zaraz się widzimy. Dobra, wagę już mamy. Starujemy sobie wiaderko. Dobra, 72 gramy waży. Chyba będzie tego mało, coś czuję. Coś może być mało. Mi się zacina.
110. Kurde, tyle chciałem. No to dobra. Spróbujemy jeszcze raz to zakręcić. Czy się będzie zgadzać? Jeśli tak, no to no wam powiem, po prostu już nie będę tego procesu nagrywał jeszcze raz. Druga próba, widzicie, 112 pokazało. Dobra, to tam zawsze może być tam jakieś tam, to jest w Poznaniach, to wiecie. Zostawiam tak jak jest i lecę siać. Także widzimy się na polu. Coś się spierdzi. To samo co z tej strony, tylko że teraz z tamtej, bo oderwał się kurwa. O kurwa. No nic, mordujemy do końca. A co to? To? Podpuściły spadek. A. I dupa. A w rolnictwie, jak ja to kiedyś powiedziałem, jakby coś się nie spierdoliło, to by było zbyt podejrzane. Pięknie, nie? Dokładnie. Sikiemy. No i ile? Przyjedziemy do domu i przy spawach to jest dalej. Trzeba siedzieć przy życiu. To ile? Tu z 3 przejazdy, no nie 4. Z tym. Jakoś tak, teraz jeszcze pusto i później ścieżka. Chyba będzie przejazd. No tam to na półtora ci wyjdzie tam tak od granicy. Od granicy to może być ci klin. Co? Klin wyjdzie od granicy, tak patrząc. No może, no to się pojawi. No. Chociaż dobrze, że z tymi workami nie trzeba się męczyć, z nożem czy czymś. Papierowe to mają to do siebie. To tu ci powinno zostać jeszcze tego certyfikatu. Jeździe maszynka już pół metek tego pola. Ładnie to idzie, sprawnie, bez problemu. I maszynka śmiga.